kochani, słuchajcie, czeka nas wspaniały wyjazd w nieznane, dla mnie w nieznane, bo Michał tutaj już stały bywalec. Idziemy się właśnie uzbroić i nie zgadniecie, jakie przynęty będziemy kupować. Nie zgadniecie. Wchodzimy do demo, także zaraz będzie ciąg dalszy. Dobra, wchodzimy do działu z cukierkami i zaczynamy selekcjonować przynęty. No budbocik musi, budbocik na, musi być. Na tą wodę. Musi zagrać, pokaż go ładnie. Wygląda jak? Miętus. Jak miętusek. A miętuski są bardzo smaczne. Wszystkie szczupaki o tym doskonale wiedzą. Także ten miętusek na pewno się sprawdzi. Zwłaszcza w tym jeziorze. Są jeszcze ile, ale ja chyba mam ze dwa. Zobaczymy, czy to opłaci. Tutaj wchodzimy w regały Westina. Tu coś mi się wydaje, no, że i to, co mi od razu będzie dużo skarbów. Oko wpadło. Nowe Bultizy. Bultizy z ogonkiem. Piękne, ciekawe, czy będą pracować ładnie. Zobaczymy. Ale wyglądają na bardzo smaczne. Wielkość taka akuracik. Akuracik. Nie będzie męczyć ręki. No, to zobaczymy. A tutaj co mamy? Szatizy. Szatizy, no ja tam... Dziewiętnastki? Najchętniej dziewiętnasteczki używam. A te 22? Piękne, nie wygląda na taką strasznie dużą przynętę, która miałaby opór duży dawać, przynajmniej przy rzutach. Tak. Dla mnie, bo my tutaj będziemy normalnymi wędkami łowić, nie castingowymi, więc te przynęty nie mogą być jakieś krowiaste strasznie. Krowiaste, no. Będzie łokieć wędkarza jak nic. Tylko no, przy 19 o, właśnie odpoczywają ręce. Tak, a jakie kolorki myślisz? Dużo, dużo. Te Natural Pike. Mi się też jeszcze podobają te takie błyszczące, one wyglądają trochę jak takie rybki, które tam są chętnie zjadane przez szczupaczki. Anchor, headlight oczywiście też w kolorze. W rozmiarze 19 trzeba znaleźć, czy 20, ale 22. Tu mamy 19 z zielonym grzbietem. Tu mamy 22. O, headlight, to jest to. Ale smaczne. Duża przynęta. Są tych bultizów jeszcze, zobaczcie, kolorystyka pełna, pełen wybór. Mi się bardzo te ciemne przynęty podobają, te wcętki. Takie dosyć agresywne kolory. No ale zobaczymy. Też tego trochę wezmę. Kanibalki w kolorach tęczy. 7 dni łowienia będzie można sprawdzić, tak, czy reagują, można czy na jasne, czy na ciemne. Pogoda się zapowiada idealna. O, tutaj też jest pięknie, deseczki. 12,5 to jest mój rozmiar. Ten kolor jest super, parot. Tak. Też łystynki. Tutaj są już większe rozmiary. Masz też ten headlight jak, ta, jak guma. Elegancko. Tu słuchajcie, jeszcze jest stojaczek Lucky Johna. To też są nowości na, chyba na naszym rynku nawet w sumie, co? Ogólnie powiem wam się, jak na Chatterbite, tak? Tak, Chatterbite. I Spinnerbite. Takie przynęty, one mają taką bardzo mocną pracę. Te odpychają wodę mocno tym listkiem, a te po prostu robią takie zamieszanie, że jak szczupak chce wziąć, to... Jak nie chce wziąć, to i tak weźmie. Jak nie chce wziąć, to i tak weźmie. Pogoni ze złości. Słuchajcie, jeszcze są jakieś specjalne tutaj cukierasy. Marcin wyciągnął. Pokaż, co tu masz. Co my tu mamy? Mamy tutaj super gumy szczupakowe. Boże, gumy. Baba Jagi. Muchy. Szczupakowe. Super muchy szczupakowe. Mamy fajne obrotowe. Ale chwost. Proszę pana. To jak szczupak, to szczupak, prawda? No, proszę do wyboru. Do wyboru, to są do takie koloru. Jakieś samoróbki? Tak, tak, jak najbardziej. To jest rękodzieło. Rękodzieło, czyje? Sorry, musimy to tak zrobić. To są
New Mercy. Tak, Andrzej? Trzeba będzie sprawdzić. Bardzo ładnie wyglądają. New Mercy. No zobaczymy. No i na pewno, na pewno nie możecie się obejść bez również Riomesowych super wahadłów. Ciężkie to, pokaż. Nie, to nie jest takie strasznie ciężkie. Znaczy to się, wiesz co, to się tak wydaje, bo mniej więcej one mają w zależności od grubości blachy tutaj do tak naprawdę do 50 gram. No to nieźle. Chociaż ta leciutka jest, ale ona jest taka smukła, więc i tak będzie latać, wydaje mi się, przecinać. Bardzo ładne. Elegancko wyglądają. No to nowe w ofercie będzie? Tak. No to świeżutkie. Jeszcze ciepłe. Świeżutkie, jeszcze ciepłe, takie jest. Przynęta rybą śmierdzi? Nie, jeszcze nie. Dobra, zobaczymy, sprawdzimy. Jeśli w ogóle coś z ciebie zostanie, bo sam się dręczysz i ranisz. A jeśli skrzywdzą cię... To już wszystkie? Zrobią to choćby na złość. Nie, no. A czy no, to w tych pudełkach jeszcze się czuła. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Dopływamy na łowisko. Właśnie tak. Jesteśmy po nocy spędzonej na promie i nawet wyspani. Także teraz już się możecie domyśleć, gdzie będziemy. Kolega Pukal zażywa kąpieli słonecznej. Tak. Humory są dobre, tylko jeszcze trochę zaspane. Gadasz. Pierwszy rzut, dziura było? Tak. Nie, wyspa bielaka, zostaw. Czekaj. Pierwszy rzut tutaj. Coś tu odwalił, taka ryba już od razu, no. Też chcę rybę. No nie. Wcale nie jest duży. Gruby. No. Przedterłowe, dobre. Czekaj, zaraz go będziemy mierzyć. No niestety cały hol tej rybki się nie nagrał ze względu na to, że padła kamera. A była to moja największa ryba tego wyjazdu, a tym samym mój personal best, najlepszy wynik życiowy, 102 cm szczupak. Dotychczasowy mój rekord to był 97 cm rugiański szczupak. Ale nagrało się piękne wypuszczanie, które właśnie oglądacie, także bardzo się cieszę. Zobaczcie, jaka gruba rybka.
Super. W dobrej kondycji do domu ci wróciła. Dobrze. Odbierasz? Dobrze, Zosia, bro. Mogę wziąć stąd? No. Kurwa, ty umiesz wyjmować sprzęty, jak ja tam wyjmę? Śpisz? Uuu, jak ładnie. Uuu, jak ładnie. Półtora metra. Bro! Mikkel! No Mikkel! Danke Sofia! Zobacz, gdzie ma kurwa całą gumę. Dobra, kolego, dobra, uspokój się. Opowiedz swojej mamie, że jesteś niedobry. Tu jest cały rozgarniarz wyjściowy. Tu pan Pukal robi śniadanko i na wynos jedzonko. No na wynos, no. A tutaj się wychodzi. I po prostu mamy jeziorko, a Michał tą woduje łódkę i sobie dzisiaj stąd wypłyniemy. Dzisiaj troszkę wieje stąd, ale to dlatego, że jest duża przestrzeń bardzo, natomiast ten wiatr i tak jest bardzo znikomy. Przepraszam, czy są tu jakieś ryby? Ryby, popływać. Popływać? Kajak pompujesz? Chciałem się stanąć chyba tu na przedzie drzewa. Żeby ją dociążyć? Tak. Że niby ja tyle ważę? No to teraz, dobrze. To muszę to już skończyć filmowanie, bo będzie kłótnia teraz. O, jedna to... Wódka! Chyba podbierak, co? To wygląda, no. Weź to zrób. Ręcznie. Ależ on jest brzydki. No zobacz, jaki pociapany. No, pan Pukalski się pierwszą rybę wyjmuje. Nie przeklinać, proszę. Nie. Jak? Nie przeklinać, jak? Jest! To? No. Myślisz? Daj szurga. To siódema. Przysięgam, przysięgam. Panie.
bohater dnia. Jest. Widziałem, bo spierdzielił. A zanim przepłynęliśmy silnikiem, że już był łuna. Aha, wiesz? Że... Dobry. Michał, co robisz? Dawaj, bo suma się zerwie. Bardzo ładnie. Nadziałam się na patyk. Tu na szczęście. No! Pięknie. Dziękuję. Kurde, jaki Jorzin z barzin z głębi wylał. To jest ten dron, co mówiliście? No. Fajnie. Fajnie, nie? Jest bliżej! Muszę włożyć ten. Na studiach robiliśmy gorsze rzeczy. Tego słońca pojawić. Czekaj, bo za dużo mu popuszczam chyba. Dobra, łyknij trochę powietrza. Dobrze. Dziękuję panu. Dziękuję, dziękuję. Ale ładnie wziął, co? Ładnie. Jak dwór. No to nie klejniak. O nie, większy. Może podbierak jednak. Ale zobacz, fajnie silne są tu, co? Silne, no. Robią aferę. Znowu ładniejszy w kolorach. Większy jest. I grub są. Ładny. Każdy ma rybkę.